Zobaczmy raz jeszcze. Czasami prostymi środkami, kapitalnie i decyzja o podaniu, i samo wykonanie podania, i też ta idea, która narodziła się od razu u Emrelego. Start do piłki, proszę, takie cięte podanie Majka Nawrockiego i Emreli tutaj spokojnie, jak rasowy snajper. Piękny obrazek, to o czym mówisz. Widzieliśmy jakieś tam kontuzja kostki chyba Tomasa Pekharta, natomiast akurat w tej sytuacji to myślę, że dobrze, że jest Emreli, bo mógłby nie dobiec do tej piłki, a do podania prostopadłego. Ale rzeczywiście, jakby to tempo zwolniło, dostali troszkę do zastanowienia gracze gospodarzy. Masopust, ależ teraz zdrzemnęli się zawodnicy Legii i fantastyczne uderzenie Baka. Wspominaliśmy o tym niestety, że na każde spotkanie jest... strzelić przed przerwą. Znowu Lopez. Znowu Lopez, przyjęcie w kierunku własnej bramki. No z tego cały czas się robią problemy. Nawrocki. Bardzo odpowiedzialnie wyszedł z tego Mike Nawrocki. Dobre teraz przyjęcie Juranowicza. 4 na 4. Jak to zagrają? Juranowicz. Juranowicz! O, ale gol! Ale gol Juranowicza! Coś nieprawdopodobnego! Jeszcze jedna rzecz. No nie dało się lepiej odpowiedzieć. Coś nie... Żeby coś jeszcze... Sławi. Cofnięta Legia na własną połowę. Pokazuje Michniewicz, żeby ktoś doskoczył do zawodnika z piłką. Ale bardzo łatwo minięty przez Cholesza Rafa Lopez. Zima. Oskar. Zima. Zamieszanie. Zima. Łatwo. Szansa. Gol. Nie można tracić takich bramek. No przyznam szczerze, wyglądało to troszkę jak w lidze szóstek. Z 5 metra do pustej bramki nie był w stanie...